Przed nami ostatnie spotkanie z wakacyjnym kinem w Parku Sanguszków. Na ekranach w ramach wieczoru familijnego można będzie zobaczyć filmy Tarzan oraz Szeregowiec Dolot. Przez cały dzień natomiast odbywać się będzie piknik Gra Park, w ramach którego przygotowano wiele atrakcji. Najbliższą sobotę 19 sierpnia spotykamy się w zasadzie już tradycyjnie na ostatnim familijnym wieczorze kinowym. To już jest taka nasza tradycja, że zawsze coś na sam koniec robimy dla dzieciaków. A dodatkowo oprócz dwóch bajek, czyli Szeregowiec Dolot i Tarzan, zapraszamy już od godziny 14 do parku na tak zwany grapark, czyli taki bardzo luźny piknik. Można przynieść ze sobą kosz piknikowy, popiknikować z dzieciakami. Będzie wiele atrakcji takich animatorskich dla dzieci, sportowych, różnych fajnych wydarzeń, w których można wziąć udział, a dodatkowo w tym roku postawiliśmy też na pierwszą pomoc. Chcemy, żeby od małego dzieciaki nauczyli się pierwszej pomocy, więc będą też specjaliści od pierwszej pomocy i zachęcamy tutaj wszystkie dzieci do wzięcia swoich pluszaków, bo właśnie na pluszakach będą się uczyć tej pierwszej pomocy. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.